Ja wnoszę wniosek o rozszerzenie uchwały na tajnych współpracowników informacji wojskowej i kontrwywiadu wojskowego. Panie pośle, nie ma dyskusji, nie mogę tego brać pod uwagę. Wnoszę o uniknięcie tej przewlekłej dyskusji, jaka zwykle dotyczy tego typu uchwał i proponuję, żeby przyjąć tę uchwałę w głosowaniu bez dyskusji. Ja rozumiem, że autorom tego wniosku bardzo się śpieszy. Jeżeli ma to być podane do ogólnej wiadomości, proszę o wyjaśnienia między innymi pana ministra sprawiedliwości i ministra spraw wewnętrznych, w jaki sposób ta uchwała jest do pogodzenia z istniejącą ustawą o policji, artykułem 21 punkt 1 i 2, z artykułem, i to jest zapytanie. Proszę o spokój. Panie marszałku, czy mogę skończyć? Proszę skończyć zapytanie. W jaki sposób jest do pogodzenia z artykułem 27 tej ustawy, z ustawą o Urzędzie Ochrony Państwa, artykuł 12 punkt 1 i 2 i ustawą o tajemnicy państwowej i służbowej? Kto z pań posłanek i panów posłów jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Czy w sprawie formalnej? Nastąpiło zasadnicze złamanie podstawowych zasad państwa prawa uchwałą tej... Została podjęta uchwała niezgodna z obowiązującym prawem. Została podjęta uchwała, która godzi w podstawowe prawa człowieka. W tej sytuacji czuję się w obowiązku oświadczyć, że nie mogę uczestniczyć w dalszych pracach Sejmu. Kluby Unii Kongresu PPG i Solidarności Pracy uważają, że za wykonanie tej uchwały minister spraw wewnętrznych musiałby być pociągnięty do odpowiedzialności konstytucyjnej i karnej. Cztery kluby parlamentarne uznały, że brak wszelkiej kontroli nad decyzjami ministra grozi wykorzystaniem uchwały do prywatnych porachunków politycznych. Panowie, czy ta uchwała jest legalna czy nielegalna? Jak może być legalne postępowanie, w którym ktoś, kto, jak powiedział dzisiaj w Sejmie Aleksander Małachowski, jest faktycznie skazywany na infamię wyrokiem ministra spraw wewnętrznych, jest skazywany na tę karę bez orzeczenia sądu, bez jakiejkolwiek kontroli niezawisłego organu, bez możliwości odwołania się od tego wyroku, bez jakiegokolwiek trybu określonego jakimkolwiek prawem, bez możliwości jakiejkolwiek obrony. Jest obywatel i urząd, który w sposób samowolny określa, czy ma być on skazany na infamię, czy nie, bez odwołania. No, to wracamy w bardzo ponure czasy, całkowicie antyprawne. Moim zdaniem wracamy, czy budujemy czasy pełne nadziei. No, nareszcie Polska przestanie być krajem, gdzie konfidenci, donosiciele, współpracownicy policji politycznej, komunistycznej, ludzie odpowiedzialni za to całą zbrodnię, ci ludzie pełnią, czy mogli pełnić funkcje publiczne. Moim zdaniem ta uchwała przynosi nam zaszczyt. Moim zdaniem ta uchwała wreszcie wyrównuje sytuację pomiędzy nami a innymi krajami postkomunistycznymi. Polska była fenomenem, który do tej pory takiej uchwały nie przeprowadził. Moim zdaniem ta uchwała jest zgodna z prawem i moim zdaniem te zastrzeżenia Unii i to jakby te obiekcje są drugorzędne, nieprzekonujące i niezrozumiałe. Urząd Pełnomocnika zobowiązany jest do informowania zakładów pracy, instytucji, organizacji społecznych i partii politycznych o byłych agentach i współpracownikach Stasi, jeśli pełnią obecnie funkcje kierownicze. Każdy obywatel, również środki masowego przekazu, mają prawo zażądać wglądu do teczek personalnych dowolnie wybranych osób.
Czechosłowackie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych otrzymało już ponad 300 tysięcy próśb o wydanie zaświadczeń stwierdzających, że ktoś nie był agentem policji politycznej STB. Ustawa szczegółowo określa, o które funkcje chodzi. Z wyboru, mianowania lub powołania w administracji państwowej, na przykład w Kancelarii Prezydenta, Urzędzie Rady Ministrów, Radiu, Telewizji lub Państwowej Agencji CSTK, w przedsiębiorstwach państwowych, w bankach państwowych i na kolei. Nie mogą ich piastować osoby, które w latach 48-89 były funkcjonariuszami STB. Były członkami władz Komunistycznej Partii Czechosłowacji od szczebla powiatowego. Każdy może zostać oskarżony 6 sierpnia. Pan poseł 6 Niesiołowski, czerwca, no właśnie, bo... 6 czerwca pan poseł Niesiołowski też. To Sejm będzie decydował o losie. Także tryb jest prosty, panie pośle. Prosty jest. Otrzyma marszałek Sejmu, tak jak wszystkie informacje z rządu. W konwencie seniorów, w którym pan zasiada i ja, my się zastanowimy, w jakim trybie te informacje upowszechnić. Ja sobie nie wyobrażam, muszę powiedzieć, procesu ministra spraw wewnętrznych za to przed sądem III Rzeczypospolitej, za to, że ujawnił komunistycznych konfidentów. I nie wyobrażam sobie również sytuacji, jak pan mówi, procedury sądowej, aby sędziowie, często właśnie konfidenci, sądzili ludzi za to, że tych konfidentów, no od czegoś trzeba zacząć. Myśmy przekroczyli pewną granicę, na szczęście to już jest inna Polska dzisiaj. Minister Macierewicz swoim nieodwołalnym wyrokiem każdego może nazwać agentem i każdego może wyeliminować z polskiej sceny politycznej. To na krótką metę jest efekt. Na dłuższą metę oczywiście przyniesie to totalną wojnę wszystkich przeciw wszystkich w Sejmie. Z tej uchwały wyjdzie zwycięstwo społeczeństwo, mówisz. To wyjdzie zwycięstwo, zobaczymy wkrótce. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Prezydent Lech Wałęsa powiedział na konferencji prasowej w Sejmie, że nie przekreśla premiera Jana Olszewskiego. Samym szatanem? Oj, za daleko. Nie, bo ksiądz mnie da. Ksiądz mi da popalić, nie. A więc nie, z każdym innym i z rogami, jeśli będzie trzeba, dla Polski nie ma nic. 65 posłów z Unii Demokratycznej, Kongresu Liberalno-Demokratycznego i Polskiego Programu Gospodarczego zgłosiło wniosek o odwołanie rządu Jana Olszewskiego. Szef Klubu Parlamentarnego Unii Bronisław Geremek powiedział, że trzeba zgłosić kandydata na premiera. Kandydatem Unii powinien być Tadeusz Mazowiecki. Dziwią mnie protesty Unii między innymi. Nie wiem, czy mają aż tyle do, w związku z tą uchwałą do stracenia, że aż tak krzyczą. W każdym bądź razie jest to koniec grubej krechy. Taktyka polityczna ostatnich dni ze strony Unii Demokratycznej i Kongresu Liberalno-Demokratycznego polega na tym, że chcą natychmiast zmienić rząd. Wówczas zmieni się również Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i ta cała akcja zostanie zablokowana. Właśnie Unia i Kongres jest odpowiedzialna za to, że przez 2,5 roku nie zrobiła niczego w celu ujawnienia agentury i odsunięcia agentury od władzy nad Polską. Więcej zezwolono na niszczenie tego w pierwszym okresie i na bogacenie, na rozkradanie Polski przez cały ten okres. Dlatego uważam, te dwa ugrupowania, chcąc uniknąć odpowiedzialności, chcą to całą sprawę zakończyć na tym poziomie, którego się już uniknąć nie da, czyli na poziomie dzisiejszych agentów w Sejmie i Senacie. Dane pochodzące z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wykorzystywane były także w czasie kampanii przed wyborami prezydenckimi w 1990 roku. Gazeta Wyborcza podała informację o podróżach Stanisława Tymińskiego przez Libię, określono jako stolicę światowego terroryzmu. Gazeta powoływała się na służby zajmujące się wydawaniem wiz i kontrolą ruchu granicznego. Ze źródeł sejmowych dowiadujemy się, że możliwych jest kilka rozwiązań. Minister Spraw Wewnętrznych może przesłać listę byłych współpracowników UB i SB do Prezydium Sejmu. Może takie listy przesłać wszystkim posłom i senatorom. Może również przedłożyć taką informację publicznie na forum Sejmu. Może przekazać ją też do wiadomości opinii publicznej.